Witam w mojej grocie Salbea. My jesteśmy w Rzymie, Via Nocera Umbra 94. W 2007 roku zobaczyłam wiadomość na internecie o grotach solnych w Polsce. Bardzo mnie to zaciekawiło i bardzo zaczęłam poszukiwać wszystkich wiadomości na ten temat. No i tak powoli zaczęło się rodzić w mojej głowie ten mały pomysł, żeby zrobić taką grotę solną w Wiecznym Mieście. I w 2009 roku otworzyliśmy Salbea, która funkcjonuje do dzisiaj. Grota jest zbudowana z soli himalajskiej, soli polskiej, z gipsu naturalnego, z kamieni naturalnych. Wszystkie komponenty są naturalne, żeby po prostu jakość powietrza była jak najlepsza i jak najwyższej jakości. W kaskadach spływa solanka 26%, która po prostu pomaga uwalniać cząsteczki soli, które potem są w powietrzu i mieszają się razem z cząsteczkami soli tej suchej, która jest na podłodze. W grocie jest około 35 ton soli. Grota została zaprojektowana przez architekta włoskiego, ale została wykonana przez załogę z Polski. W grocie jest produkowany mikroklimat morski. Z tego względu, że grota ma około 70 metrów kwadratowych, ten mikroklimat jest bardzo zgęszczony. Także jest porównywalnie 3 razy gęstszy niż ten nad morzem. Sesja 45-minutowa pomaga przyswoić tyle mikroelementów solnych i soli, jak 3 dni na morzu pełnym. Także to już jest sama odpowiedź, jaka ta haloterapia może być skuteczna dla naszego organizmu. Teraz w czasie tej pandemii niestety jest bardzo ważna, z tego względu, że przez gardło i przez nos wszystko wchodzi do naszego organizmu. Jeżeli będziemy mieć drogi oddechowe czyste, to będziemy lepiej się czuć i będziemy zdrowsi. Grota też pomaga podnieść wszystkie te system obronny, bo uwalnia nasz organizm od elektromagnetyzmu, który po prostu nam obniża odporność na wszystko. Także kto jest klientem w grocie, cieszy się lepszym zdrowiem. Zarówno jak małe dziecko, zarówno jak osoby, które już są w podeszłym wieku. Będąc potęgą solną, robimy bardzo dużo masaży solą, skrab, rytuały solne, które po prostu pomagają mieć lepszą jakość skóry. Mamy bardzo dużo takich zabiegów na twarz, na ciało. Masujemy, relaksujemy naszych klientów, bo kto jest zrelaksowany, inaczej podchodzi do życia. W naszej grocie są 3 kaskady, w których spływa solanka 26%. Jest to roztwór bardzo silny i pomaga właśnie w wyparowaniu i uwalnianiu się cząsteczek soli, które potem się znajdą w powietrzu. Wszystkie kryształy, które są na murach, one się przykrywają takim pyłkiem białym. To jest właśnie przez to, że
cząsteczki soli są w powietrzu. Ich gołym okiem nie jest widać, ale one są i się tutaj, jakby można powiedzieć, siadają sobie. Potwierdzeniem tego jest właśnie ten taki białe wąsy, jakie ma moja kaskada, które są bardzo twarde. Te cząsteczki soli są przyciągane przez wilgoć i siadają sobie jedna na drugiej i się stworzył ten taki krajobraz prawie zimowy, można powiedzieć. Grota przez to jest właśnie myta i 2-3 razy w roku właśnie dlatego, żeby ten biały pyłek ściągnąć i żeby te kamienie, kryształy miały bardziej, były takie świecące. Gips, który jest na górze, jest też odkurzany, bo też ta sól się odkłada tutaj na tym, na gipsie i musimy też o to zadbać, żeby było jak najczyściej tutaj w środku. Pracujemy od wtorku do niedzieli z godzinami non-stop, od godziny 10 do godziny 20. Mamy naszą stronę internetową www.salbea.it. Mamy też naszą stronę Facebooka i Instagramu.